przejdziemy do kwatery. Mam nadzieję, że uda się teraz wszystkich pozapraszać. To jest chyba. Nie, to nie jest live summit. O. Czekajcie, jak to się nazywało? To nie to było. Tutaj to są wyścigi online chyba, nie? Co to? Ja wyjdź z tego. Jakieś nagrody zdobyłem? Pakiety części? Co mnie to obchodzi? Ja chcę... Wyjdź z tego. Okej. I tak, my chcemy robić sobie... Live Battle? Nie, to dobrze zrobiłem, bo to jest Live Battle, to jest chyba wyścigi online, a Summit to jest właśnie to, co ja chciałem. Dobra, nieważne, bo... Wszystko z motocyklami mamy. Ponoć do zrobienia tutaj, tak? No dobra. Oh, shit. I to jest to. Tu mamy ranking. Ucieczka. Zobaczymy. Skakuj łódką na live. Tak zrobimy, Miłosz. Kurde, oczywiście, że tak. Ależ ta regera brzmi. No nic, regerą tutaj nie porobimy. Tego nie. Musimy wziąć jakieś moto. I co? Weźmiemy sobie może tego Dakarowca. Ja tu chyba mam jakieś do niego części lepsze. To nie jest szybki moto, ale... Porobimy. Cyk. Chyba tutaj mam najlepszego... Kamera, zdaje się. Kamera. 95, a ten? 94, no to na podobnym... Na podobnym poziomie. Dobra, jedziemy. I tak, trzeba uciekać. Gdzie jest mapka? O! Kamień! Kurde! Ło, co? O co on się rozwalił? Jesus! Co to było? W co on wjechał? Zaraz, ja tu muszę zobaczyć. Ja tu sobie najpierw zobaczę, jak to wygląda mapa. Można mapę oddalić. Nie można nawet mapy oddalić. Dobra, muszę to przejechać. Próbuję się jakoś mocniej rozpędzić. To nie są wyścigi online. Ja wiem, że to nie są wyścigi online. Ja chciałem... chciałem sobie porobić te tygodniowe rzeczy tutaj. Bo tutaj mam różne takie wyzwania, żeby wiesz... O, ja teraz nie przyjmuję tego zaproszenia do znajomych. Nie ma bata, kurde. No, te kamienie są tu, kurde, ukryte. To jest taki problem. Nie widać tego. Cel osiągnięty, słuchajcie. O, kamień, kamień, uwaga, kamień. O, ty, co to za skały? Skacz! Jezu, nie skręcaj aż tak mocno! Kurde, prawie bym drugi poziom wbił. Jedź! Dziadu Boże, jak mnie to denerwuje. O. No nie, ale już mi tak dobrze szło. Chcę to powtórzyć. Ja pierniczę. Się dalej skały zaczynają. Zastanawiam się, gdzie tu pojechać, żeby to zrobić. Dobra, ale jakoś mi tam poszło. Nowy rekord w ogóle, tu pieniądze się sypią strumieniami. Okej, okay, no ale co, zaliczyłem, nie? Mogę tu lepsze rzeczy zrobić, ale dobra. Lepsze tam wyniki osiągnąć, o to mi chodzi. Tu chyba jakiś samochód szosowy można sobie wybrać, tak? No to reger, kurde. A co tu musimy zrobić? Też ucieczka? Czy co tu mamy do zrobienia? Tak, ucieczka. To gaz. Ty, ale wiecie co? Mi się wydaje, że to chyba lepiej w inną stronę pojechać. Tak. Ja tu źle pojechałem trochę. Teraz ogarnę lepszy wynik. Bo mam pomysł. Rzuca mi tego samochoda. Jedź, regera. Kurde, goni mnie ta strefa jak w PUBG-u albo jak w Apex Legends. Tytuł live skakam łódką na live. No, moglibyśmy zmienić tak, nie?
Chyba się nie obrazisz, jak ci wysłałem zapro na YouTube. Nie, nie, spoko. Ej, chcę jeszcze raz sobie to zobaczyć, bo mam pomysł. Mam pomysł, jak to przejechać. Zamiast... Patrzajcie na to, bo nie wiem, czy wy widzicie mapkę. Widzicie mapkę? Teraz widzicie mapkę. Widzicie, jak ja będę uciekał? No i teraz zobaczycie, co tu się wydarzy. Ja zamiast pojechać tam, gdzie mnie powiedzmy prowadzi ta trasa, to ja sobie skręcę tu ostro w prawo. Tu. Bo to nie ma znaczenia, w którą my stronę pojedziemy, byleby jak najdalej się oddalić od strefy, nie? O. A tu jest prostsza droga. No jedź! Wow, wow, wow. To jest tu 14 tysięcy metrów nabił w tą stronę? Jak to tak? To tak można? Wow, 3000 metrów. O, Luce kłamie system. No troszeczkę mnie pomiotało tutaj. Miota nim jak tyk szatan. No to trochę tą regerą rzuca. Ale jest okej, okay. Dobra, porobiliśmy. Teraz slalom. Slalom się chyba najlepiej motocyklem będzie robić, nie? Bo motocyklem to praktycznie... Ach, kurde. Na offroadzie. No dobra. To ja biorę moturka. I slalom ciśniemy na offroadzie. Ciekawe. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej. Wow, 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 wow. Kurde. Nie jest tak łatwo. No to chyba się udało, nie? O, to dziękuję za poradę z tą ucieczką. Ale jak się jedzie w tamtą stronę, to musimy chyba więcej punktów nawet nabić, nie? I tam można w pewnym momencie przelecieć na wprost, jakby. Tu na platynę trzeba mieć co? 900 tysięcy punktów? A ile ja mam? Ja mam chyba 207 tysięcy już? Tak? To taki dobry jestem? tutaj moglibyśmy jeszcze spróbować raz to przejechać. Ja tam jakiegoś pojazdu nie mam, chyba BMW muszę jakieś kupić, jakiś motocykl. Zaraz to sprawdzimy. I teraz tak. Tutaj mapki niestety nie otworzymy, ale... Dragsterem też się tu nie pojedzie. Spróbuję P1-ką czasnąć to. Co to za samochód? Aha! Ja sobie tu P1 wziąłem, a tu nagle jakieś weneno, daj spokój. Jeszcze tak, do P1 wsadzę sobie jakieś części, bo coś tam powygrywałem, nie? To będzie trochę szybsza może. Nie znacznie, ale... Jakoś tam pojedzie, cyk. O, jakieś złote opony. Tu jakaś lepsza skrzynia czy coś. Zawsze to człowiek bardziej zadowolony będzie z takiego samochodu. P1 chyba lepiej skręca od tego, nie? Dobra, startujemy. Jedź P1-ko. I tam w pewnym momencie... O! W pewnym momencie będzie taki skręt. W lewo mocny, ostry, taka nawrotka dalej będzie. To ja pojadę tam na wprost. Zobaczę, co się wydarzy z moim samochodem. Jak on na to zareaguje, na taki offroadzik malutki, tak? I teraz tu. Wow. O, to nie był dobry pomysł.
To nie był dobry pomysł. Jeszcze raz. McLaren Veneno się zrobi trochę, nie? O! No, ktoś tu 14 tysięcy metrów nabił. Ale powiem wam, że ta P1-ka niewiele lepiej skręca, ale... Mogłem lepiej wziąć ten zakręt. Nie no, tutaj na przełaj się raczej nie pociśnie tego. Ale czy pobije swój rekord? Jedź, jedź P1-ka. Nie patrzcie za siebie, bo strefa nas goni. O, dogoniło nas. Nie wiem, czy pobiłem. Dobra, oddaliłem się, ale czy swój rekord zrobiłem, czy nie? Plus 44 metry. No, to tak sobie. Z tym się zgodzę. Mina PVP P1-ką skręca się lepiej od Agery R. No... Tak ją sobie też robię w tym samym czasie, co właśnie Legere, nie? I nawet taki spoko jest samochód. Tutaj mamy tak, byśmy musieli sobie kupić BMW. Chyba przeniesie nas do kwatery, tam gdzie się kupuje BMW. Takiego motorka musimy tu kupić. To jest to? To jest BMW? Bo się nie zna... A, jest to BMW, dobra. Ile to kosztuje? Ej, a co to za pakiet? Dostępne w pakiecie? Jakim pakiecie? To jest takie trochę... A nie, mogę to kupić. To ja sobie kupię za ten, za te punkty CC. Jakie to opony ma w ogóle. Kurde, nieźle. No i mamy jakiś nowego motorka mamy. Jakieś BMW takie fantastyczne. Dobra, wracamy do rywalizacji. I teraz mamy odpowiedni motocykl do wzięcia udziału w tych zawodach, tylko on jest, kurde, niestuningowany, więc nie wiem. Aha, będziemy tutaj jechać. Jakiś wyścig, tak? W Roswell. Ciekawe. I oni, niektórzy chyba mają, nie no mają te motocykle, muszą mieć, nie? Bo oni są fantastyczni. Tak, to był M-pakiet. Nie, ja myślę, że tam się kupuje jakiś pakiet samochodów, ale na szczęście te samochodów czy tam pojazdów, ale na szczęście ten motocykl też można sobie kupić oddzielnie, nie? No, także spoko. Siema, Adam. I co będziemy musieli tu robić? Ścigać się? Tylko, że ja mam go nieporobionego, bo ja dopiero co kupiłem. It's all gonna be over real soon. Ty, ale fajnie się nim skręca. No, muszę go porobić, bo widzę, że tutaj mają koksiarskie te motocykle. Porobię go, spokojnie. Mam tam jakieś części do tych motocykli. Podoba mi się w ogóle, ma bardzo fajne opony. Takie kostki. Ale wolny, nie? Kurde, swoją drogą 160 km na godzinę jechać po takich wertepach wcale nie najgorzej. Strefa 51 to Roswell. Wszystko wokół UFO. Ja nie byłem właśnie w Stanach Zjednoczonych, to nie wiem, jak to tam wygląda. Widziałem tylko na niektórych filmach, że faktycznie te restauracje, jakieś tam puby były stylizowane na te właśnie UFO. Coś tam było takiego. Dużo ogólnie teorii spiskowych na ten temat powstało. I w sumie nie wiadomo, jaka jest prawda. Dwieście kilometrów na godzinę po takich wertepach. Ej, dosyć długi ten wyścig jest. No ale zrobię sobie. O, kurde. Ej, dobry ten motyw. Fajnie, że oni ze mną tutaj jadą, nie? Jako duchy po prostu. Czy ja dobrze pojechałem? O, shit.
I hopka. Strefa 51 albo góra Rushmore. Roswell rzekomo znaleziono pierwszy rozbity pojazd UFO. Jest identyfikowany pojazd latający. Skrót UFO. O! Co? Ja myślałem, że tu można przejechać. No nie, jak to tak? Chyba zobaczmy, co tu jest. Aha, to pewnie droga, to pewnie nie można. Poprzek. No ale to tam nie wiadomo jak to z tymi statkami kosmicznymi, nie? Dobra. Co wolę, wyścigi uliczne czy off-road? Wiesz co, bardzo podobne są do siebie. Naprawdę, w tej grze. Nie ma to większego znaczenia. Te samochody mega podobnie, czy tam samochody, pojazdy mega podobnie się zachowują w tych środowiskach, nie? Więc tak... Ciężko mi powiedzieć. Offroadowe dają nam troszeczkę więcej swobody. No i mnie na przykład denerwuje w wyścigach czasowych, że mega łatwo jest się rozbić o jakąkolwiek gównianą przeszkodę, nie? A jednak tutaj no jest więcej, no ciekawie jest czasami. Ale ja tam wszystko jest śmigam po kolei. Muszę sobie tą BMW-kę zrobić. Zobaczcie, teraz 220 km na godzinę. Mały ten motor jest w ogóle, nie? Ja tam mam do niego jakieś części, teraz powkładamy i będzie szybciej. Musimy koniecznie nim robić te zawody. Czekaj, jak tu jechać? Końcówka, ale dosyć długie, nie? Zobaczcie. Prawie 5 minut się jedzie, no 4 minuty. Mamy jakieś kopsalnie jeszcze. Można ogólnie też robić te backflipy, frontflipy, różne stunty na motocyklu. Ja to już wam wielokrotnie chyba pokazywałem, nie? Łe, to teraz ja nie wiem, czy dojadę do mety. Jak nie dojadę do mety, to mi tego nie zaliczy. Ja muszę sam jeździć to wszystko. I patrzcie, woo! Można. Jedź BMW! Ej, ja muszę sobie podrasować moją BMW-kę, bo oni są, no zobaczcie, nie dojechałem. Gdybym jechał sam, to bym miał czas, nie? Jakikolwiek. Ale, że oni jechali, to pobili mój czas. Nie powinno się liczyć, jak oni byli tymi duchami, to powinno... Nie powinno się to zaliczać w ogóle, nie? Takie dziwne trochę jest dla mnie. Bo spokojnie bym przypomniał ten czas, który jest tutaj potrzebny. Powinniśmy mieć tutaj wybór, żeby sami jechać. Ale poczekajcie chwilę, bo... Ja sobie wyjdę, w sumie... O! I teraz sobie spróbuję BMW podrasować trochę. Cyk! Co? Za niski poziom? Aha, bo... Czekaj, bo on ma wysoki poziom, ten motocykl. Mam jakieś części setne, to można wsadzić. O, 107, proszę bardzo. Tej nie wsadzimy, tej też nie. Tu mamy 110 poziom, to wsadzimy. I 109 poziom, też wsadzimy. No i coś tam niby szybciej ma jeździć teraz, nie? Co wolisz, latać samolotem, pływać motorówką, czy jeździć samochodem? Kurde, ciężko powiedzieć. Chyba wszystko po trochu. To jest właśnie fajne w The Crew, że jak jedno ci się znudzi, to możesz porobić drugie, nie? Dobra. Wiesz co, Piotr, musisz uważać z tymi licencjami kluczy. Tam trzeba patrzeć, na jaki kraj się kupuje dany klucz. To BMW jest podobny do motocykla Deacona. Motocykl Deacona chyba jest trochę dłuższy, co? Dobra, spróbuję jeszcze raz z ekipą pojechać. Może tym razem ukończę, kurde.
Będziemy się ścigać w rozwal. Widzisz, Szczepan, no twoje zawołanie, nie? Praktycznie. Wokół strefy 51 będziemy śmigać. Może, o, teraz nawet jakoś się w miarę ich trzymam oni. Pewnie mają lepsze te motocykle. Spróbuję jechać tą ścieżką, co oni. Żeby... Nie no, teraz dużo bardziej żwawy ten motocykl. Kurczę, to jest porównanie. Oni chyba znają tutaj dobrą ścieżkę, żeby to... Tutaj nawet całkiem niezły czas ogarnąć. Chyba nie dojadę na czas. Będę musiał serio wyjść z tej ekipy. Wygląda na to. Oni są za dobrzy dla mnie. Ale to nie powinno być tak, nie? Że jak jedziemy czasówkę, to oni powinni dojechać swoje. I ja dojeżdżam swoje i wtedy git. Oni tu jakoś inaczej jechali. Pojechali sobie tutaj drogą. A ja wcześniej pojechałem w lewo, jakoś tam gdzieś indziej. Chyba jest bardziej otwarty teren i łatwiej jest pojechać. Jak oceniam całą serię The Crew w skali 10? No myślę, że na... Kurde, ciężko tak. Nie zastanawiałem się nad tym w sumie. Fajnie się to czasami gra. Myślę, że taka mocna 7, 6, coś takiego. No. Coś koło tego. O kurde, znowu bym się tu rozwalił. Nie, nie, nie! Kurde, kamień! Nie zauważyłem go. Się nagle pojawił. Jedź ty, BMW! No nitro czasami tutaj nie działa jak powinno, Jezu. Powinno być tak jak w tym. W Range 2 masz, że naciskasz nitro i odpala ci się taki dopalacz rakietowy z tyłu. Tak, tak to powinno działać. Wrócę jako majsterko, teraz jakoś jeździ. No miałem jakieś tam części na zbyciu, ale sporo tych części miałem też takich słabych, nie? Dobra, tu. Jakoś tu chyba pojechali. Mam nadzieję, że teraz ich podgonię. Nie no, teraz to jest dobrze. Proszę mi się o ten kamień tam nie rozwali, to było jeszcze lepiej, ale dobra. Jeszcze tak z 10 razy pojedziemy i tak. Forza Horizon 4 w skali od 1 do 10? No myślę, że na 9. 9, 10 nawet. Mnie ta gra po prostu rozwala. Niczego mi nie brakuje w niej. Może mogliby dać motocykle, ale kurde. Naprawdę Forza jest świetna. Już od dawna mi się podobała od Forza Horizon 2. Może trochę byłem zbyt surowy z tą oceną dla The Crew 2, bo no tutaj też można się fajnie pobawić, ale tak brakuje trochę tej głębi w tej grze. Czegoś tutaj brakuje, żeby to było, żeby był taki naprawdę dobry fan, nie z tej rozgrywki. Jak dla mnie przynajmniej, no bo ja lubię tak, żeby było troszeczkę realistycznie bardziej. Nie jakoś tam symulację, że Assetto Corsa od razu, tylko... gdzieś z takim dobrym smakiem w tym realizmie, nie? Poniekąd tak jest, no bo mamy tutaj dość dużo lepsze prowadzenie niż w... mieliśmy w The Crew 1, tak? Ale no... czegoś tutaj jeszcze brakuje. Dobra, ja nie skaczę, spróbuję przejechać bokiem. O, zawsze to trochę lepszy czas powinien być. Kurde, bo mam nadzieję, że tym razem dojadę, bo się... ja się chyba zamorduję, jak nie dojadę teraz. 10 sekund. Jedź BMW! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest!
Zaliczyło mi. Och. Kurde, na styk. Wow. Ogarnąłem jakoś, ale było ciężko. Było naprawdę ciężko. Roswell nie ma strefy 51. Roswell jest w Nowym Meksyku. No to co mnie tu w błąd wprowadzacie?